Witam dnia drugiego. Teraz troszeczkę czuję się wręcz przespany. Spałem chyba z 11 godzin. I czas na śniadanko. Banana, jeszcze sobie kabanosy śmignę. A później zobaczymy, jaka jest oferta w Lidlu. W szafce z rana jeszcze znalazłem ładowarkę, ale to pewnie do tego? Dlatego nawet nie dotykałem z Unii Europejskiej. Hulala. Stoi maluch, ale zobaczcie, ile klientów. Mamy jeszcze dobry zakątek. Możemy sobie odpocząć. Dobre miejsce, pro chill. Możemy sobie wziąć książkę, mamy śmietniczek. Jeszcze wspólne toalety. Coffee break. Mamy śniadania. Kancelarię. Co się dzieje? Nie ma parkometrów, czy co? Cały parking zarąbany i na pewno tutaj z tej kopalni parkują i nie ma miejsca dla klientów. Ja powiem wam, że na rowery to też nie ma miejsca. Zobaczcie. Niesamowite. Chcę to w Polsce. 4 złote. Nie wiem, czy ten? Czy słony karma? Polski bucik. Przepięknie, proszę państwa, jest niesamowita jest pogoda we wrześniu. A ja tak, kupiłem chipsy, proszę państwa, troszkę niezdrowo. 26 koron cena mnie skusiła. Pisało też, że tradycyjne, czosnkowe, no to wziąłem, zjem sobie po koncercie. Mam nadzieję, że nic mnie nie rozboli. A teraz sobie jeszcze dojem do śniadania powiększony rogal z Lidla. Standardowy, na pewno wszyscy go znacie. I ruszam na Opawę, jest godzina 10:10. Według planu właśnie chciałem tak 10 wyjeżdżać. Przede mną 60 km, ale ze zdobywaniem wieży ciśnień pewnie wyjdzie z 80, więc podejrzewam, że jakoś o godzinie 14 będziemy w Raciborzu. W samym środku miasta. Jakaś kłoda leży. Rozchlew nad Wilin, czyli wieża widokowa na cały Krnow i pobliskie jeziorko. Gdzieś tu jest. Gdzie ono jest? Halo? Że co? Ja mam tam wieżę ciśnień. Nie obchodzi mnie to. Wszystkie objazdy, proszę państwa, robię tak o. Od razu lepsze drogi. Czesi oblegają. Czy bardziej oblegana jest Biedronka? Granice, godzina 10:50. Znajdujemy się przed wieżą nieoznaczoną nigdzie na stronach 803 i kościelnym zbiornikiem wodnym 804. Ogólnie miasteczko ładne, fajne. Nawet dwie Biedronki są. O, naprawdę cudowne widoki. Brumowice, Uwalno i chyba tam gdzieś w oddali za drzewami się świeci hydroglobus, ale nie jestem pewien. A dalej mamy Krnow. Jak dalej pójdzie, to ja nie zdążę na wieczorny koncert, a dopiero w Opawie okaże się, czyli za godzinkę, o której będę w Raciborzu, ale muszę się tak zatrzymywać, ponieważ są wieże ciśnień po drodze i tutaj ładne widoczki na 805. I tam, o widzicie? 806. Polasowice i 806 z bliska. Ale wiejo, znajdujemy się w Wawrowicach, oddalonych o jakieś 3 km od Opawy. Za mną tam daleko widzicie wieżę numer 805, zaraz ją pokażę. A tam 807, hydroglobusik Opawa. Pyk and pyk z napisem Opawa. Opawa 4. Godzina 11:55, kończymy czeskie OO, witamy Opawę. Opawa, piękne drogi i breda, jakiś obiekt historyczny. Teatr Śląski w Opawie. Który z
znajduje się, proszę Państwa, na rynku. Przepiękny ratusz. Zmiana planu czasowego. Dopiero mamy 12:30, a trasy pewnie z 2,5 godziny z zwierzami dzisiaj. Więc chciałbym do 16:00 być już w hotelu zameldowanym i umytym. A teraz sobie jem to i muszę powiedzieć, mega dobre. Też nie za gęste jak na proteinowy. Proszę to wprowadzić w Polsce. A trochę niżej Dolny Rynek, proszę Państwa, z jakimś gównem na środku i kościołem świętego Wojciecha. Znajdujemy się na Ptasiej Górze, gdzie mamy trzy ptaki kręcące głowami, jak widzicie sami, a w oddali kościół świętego Ducha. No co, co na mnie patrzysz, co? Idź sobie! Główny Opawa Wychod i wieża ciśnień numer 808. A tutaj mamy taki zabytkowy wagon, do którego możemy śmiało wejść. Skiedrachy. Jest tutaj chyba przyczepiony na zawsze. Nie zamknie się, co? O kurde. Jakby trochę psuty, a może nie. Nie wiem sam. Ja to chyba nie jest zabytkowy, po prostu go tutaj przyczepili. Ale ciekawy, taki mały to ma po 3 miejsca. Fajnie. I na rowery 5. A tu pewnie na wózek. No. Jakaś cerkiew prawosławna. Muzeum Ziemi Śląskiej, proszę Państwa. Ładne. A jest godzina 13, proszę Państwa. Pora wyjeżdżać z Opawy. Kierujemy się przez wiele, wiele wieży dzisiaj na Racibórz. No mam nadzieję, że do 15:15 dojedziemy. Gdzieś na polu, przy Wielkich Chosticach, wieża numer 809. Stacja Krawarę i wieża dzisiaj numer 810, podobna, a w sumie nawet taka sama jak w Chałupkach, tam jest biała, tutaj taka rudawa. Stepankowice i wieża numer 311, 312 i 13 w oddali, a tam jeszcze na samym końcu 314. Tam mamy Chnewosice. A za tym laskiem są Śluzowice, gdzie również jest taki sam hydroglobusik. Teraz, proszę Państwa, mnie pośwista. Jesteśmy wciąż przy tych samych hydroglobusach i za zakrętem Kobierzyce kolejne dwie, 315 i 16, a tu jeszcze 17. Chyba ogarnąłem tablice rejestracyjne u Czechów. Na drugim miejscu mamy literkę T, która raczej odpowiada okresowi Opawy. Sudice przy granicy z Polską i wieża numer 818. Piętnasta 20, więc dobre 20 minut opóźnienia. Wjeżdżamy do Polski. Fajna droga rowerowa. Dwie miejscowości w jednym, a ja zauważyłem kolejnego hydroglobusa po stronie czeskiej, 519 w Strachowicach. Przejechałem kawałek i znowu widzę. Pietrewice Wielkie przy Kominie jest taki stary hydroglobus 820 i jeszcze po stronie czeskiej tam widać przy wiatrakach. Jurajska to będzie jutro. A to nie wiedziałem. Fajna ciekawostka. Zobaczymy jak to smakuje. Dobre, dobry czas. Wiem, gdzie jest nasza 822 wieża ciśnień w Borucinie, ale obok jest... co? To!
Jest godzina 16:10, zostaje mi ostatnia prosta do Raciborza. Przejechałem 130 km. Bojanów, po niemiecku też Bojanów i niezłe dzisiaj BBBBB zrobiliśmy. BBBBB! Że już? 16:20. Dzisiaj paliwko w Raciborzu macie za darmo. To nie wiem co to, też fajne, ale za to Lidl, zarąbisty. Plac Długosza i scena, a przy niej Kwiato, już w oczekiwaniu na Dawida, który wystąpi tutaj za 3 godziny. Tutaj mamy gry i zabawy, piłeczka, tutaj ta nożna piłeczka, przy jakaś fontanna. Witam, siódemeczka. 3, piękna godzina, zapraszam na room tour. Jeden, drugi kosz, łazienka, prysznic, no ale pokaż w lepszej jakości. Toaletka, umywalka, witam. Czy jest suszarka? Nie ma nic. Dalej lecimy. Pyk. Może tu jest suszarka? Nie ma. Dobrze, to może jakiś wiatrak? Nie ma, są dwa wieszaczki. Pomarańczowy kot specjalnie wziąłem, więc pomarańczową bluzę do tego. Się szykowałem pod Racibórz. Tu mamy mydełko, jakiś szamponik. No co mi zamazujesz? Co to ma być? Widoczki takie, proszę bardzo, czyli... Co to? Sosna? Nie wiem. Nie wiem. Tutaj mamy drugie łóżeczko dla mojej kobity, telewizorek płaski, dwa krzesełka, więc stoliczek i takie oto piękne słowa. Nie wstyd jest przegrać, wstyd jest poddać się bez walki. Jeszcze tylko zobaczmy, czy wszystko jest ok i idźmy się myć, bowiem mam 1,5 godziny już opóźnienia. Dobry. Dobry. Znaczy taki bez zapachu po prostu. Tu jest zapach, tu jest gin. Bardzo fajnie. Czyściutko. Dobre. Perfekt. Mieli na recepcji, idę suszyć. 19:40, czyli za 20 minut koncert, no ale umówiliśmy się na daily, ja chcę je w końcu wykonać tak jak to należy do 3 razy sztuka, no i montuję pierwszy, najdłuższy odcinek, prawie 30-minutowy, dopiero 1/4 za mną. Koncert będzie, zanim wrócę, to będzie 22, więc będzie na styk, jeśli się uda. Musi się udać, nie ma jeśli, co ja znowu pierdzielę. Po koncercie od razu biegnę, a jeszcze zamiast sobie rowerem podjechać, to zostawiam go tutaj. Trzeba jeszcze na recepcji, w sumie nie on, ja zaczepiłem, żeby ten rower wprowadzić. Zaczęła się gadka po śląsku, Ślązak fajny, też na rowerze se jeździ, no i pogadaliśmy z 5 minut, no ale trzeba lecieć. Za 12 minut planowo rozpoczyna się koncert, choć jeszcze coś tam słyszę, więc pewnie będzie jakieś opóźnienie. Chcę uwierzyć, że istnieje właśnie, dziękuję na Raciborz! Wysta 1:35, rynek jeszcze w Raciborzu, już ta hołota za mną biegnie, to ja muszę być pierwszy. Wstąpiłem sobie do Aldi, kupiłem sobie dary, nowe, buraczki, już data się kończy do 1 października, czyli jeszcze 2 dni i takie coś. Bulwary nad Odrą, tajemnicze światło. Ciekawe, co tam jest. Piszcie, ludzie z Raciborza. Bo chyba żaden festiwal nie. A tu mamy bramę do Zamku Książąt Raciborskich. To wam wszystko jutro pokażę. Dzisiaj już jest za ciemno. Za tą ścianą mamy browar, a tam mój nocleg. Za 5 minut godzina 1. Nie chcę głośno gadać, bo tu kurde wszystko za ścianami słychać. Dokładnie godzinę temu wstawiłem pierwszy odcinek daily, pierwszy z 7, więc zdążyłem 5 minut
przed końcem czasu. Przejechałem dzisiaj 85 km i mało jadłem, bowiem oszczędzałem przez to, że wczoraj wydaliśmy prawie 80, nawet więcej, chyba 80 zł na te fast foody, więc trzeba było troszkę zaoszczędzić i właśnie poszliśmy do Aldi na promocję jeszcze za 2,30 kupiłem sobie buraczki, więc teraz na szybko zjem, pójdę umyć zęby i kładę się spać. Data do jutra, ale wciąż bardzo dobra. Tam mamy dziurę.